Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się w ostatnim czasie. Dlaczego, jeżeli otrzymujecie ode mnie talizman, który ma spełniać jakąś określoną funkcję, na przykład przyciągnąć Waszą drugą połowę, czy pomóc Wam w sferze finansowej, dlaczego, gdy on przychodzi ode mnie, to ma takie specyficzne, pozytywne wibracje, które wyczuwa się w dłoni, a dlaczego po pewnym czasie może zdarzyć się tak, że te wibracje będą słabsze lub całkowicie przestaniecie je odczuwać. Moi drodzy, ponieważ każdy talizman przyjmuje wszystkie negatywne energie, które są w danej sferze. Czyli on działa, oddaje swoją energię dla Was, by dokonać jakiejś pozytywnej zmiany. I jeżeli w Waszym otoczeniu, w Waszym mieszkaniu jest bardzo dużo negatywnych energii, to należy go systematycznie oczyszczać. O tym mówiłam już dla Was w bardzo wielu filmach. Jeżeli talizmanu nie oczyszczacie, to on po prostu zapamiętuje wszystko. Z pewnością wiecie, że w większości w elektronice wykorzystuje się właśnie kryształy, ponieważ one mają specyficzną funkcję zapamiętywania. I tak każdy Wasz talizman zapamiętuje wszystkie obrazy, które widzi, zapamiętuje energię, które wysyłacie, Wasze myśli. Czyli jeżeli Wy negatywnie myślicie, jeżeli kłócicie się w Waszym mieszkaniu, jeżeli macie depresję, odczuwacie stres, to ten Wasz talizman wszystko to jak gdyby fotografuje i zapamiętuje. Dlatego może się zdarzyć tak, że jego wibracja będzie coraz słabsza i należy ją systematycznie odnawiać. Na przykład tak jak widzicie na filmie, poprzez kąpiele talizmanów w jakimś leśnym potoczku, w rzece, wystawianie ich na słońce, czy inne metody oczyszczania, które już dla Was omówiłam i jeszcze będę omawiać, będę wracać do tego wiele razy w kolejnych filmach, ponieważ ten temat bardzo, bardzo Was interesuje i ciągle staje się aktualny. Co jeszcze powinniście wiedzieć, że Wasz talizman, tak jak zapamiętuje wszystkie negatywne obrazy, tak zapamiętuje pozytywne. Czyli jeżeli Wy dużo przebywacie na świeżym powietrzu, ten talizman widzi, nazwijmy to tak, widzi swoimi własnymi oczami, w cudzysłowie, widzi jakąś energię, widzi piękne góry, widzi jeziora, widzi zachód słońca, to on również będzie w ten sposób się energetyzował, będzie pobierał te obrazy i przekazywał je dla Was, jeżeli później przebywacie na przykład w betonowych budynkach, czy macie jakieś sytuacje stresowe, to czasami zdarza się tak, że przytulacie talizman i nagle popadacie w taki stan, jakbyście rzeczywiście znów widzieli te piękne obrazy, piękny zachód słońca, piękny... Niesamowity ptak tutaj przyleciał i kąpie się tutaj zaraz obok mnie w rzeczce. Moi drodzy, czyli pamiętajcie o tym, że każdy talizman, który otrzymujecie ode mnie, on jest naenergetyzowany pozytywnie. Ja pisałam dla Was na moim blogu, jak dbam o talizmany. One są jak gdyby takim członkiem rodziny, są systematycznie oczyszczane, odnawiane i by one utrzymały swoją cudowną energię, także Wy musicie zabierać je w piękne miejsca. Musicie dbać o to, żeby widziały piękne miejsca, by miały kontakt z przyrodą, z wodą, z trawą i wówczas ich energia będzie coraz silniejsza, a nie coraz słabsza. I odwrotnie, gdy przebywacie w budynkach, gdy przebywacie w negatywnych miejscach, w jakichś takich, na przykład w szpitalu, gdzie jest dużo negatywnej energii, czy na dworcu, to on, ten Wasz kryształ, ten Wasz talizman będzie zapamiętywał te negatywne obrazy i po pewnym czasie ta jego wibracja pozytywna będzie coraz słabsza i należy ją odnawiać. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bucardi.